Hej, hej, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Transport Fever. Sprawdźmy, nie ma żadnych ostrzeżeń, informacji, jak to zwykle na razie nie patrzymy. Co się działo od ostatniego naszego odcinka? Ano, wymieniłem wszędzie, zresztą może od razu wam pokażę. Na wszystkich liniach mamy nowe sprzęty, wszędzie kręcą się już samochody. Pociąg jest też wymieniony na nowy, także mamy wszędzie najnowsze dostępne pojazdy mechaniczne. Ale zobaczcie, który to jest rok, zobaczcie, ile lat to trwało i pomyślałem sobie, no trochę kurczę, no niby fajnie, ale z drugiej strony lipa, bo wtedy przez ten czas przecież moglibyśmy spokojnie, mamy 11 milionów, podziałać, rozwijać już tutaj tą naszą sieć transportową, a nie czekać, aż się nam zaktualizują wszystkie pojazdy. Więc teraz sobie wymyśliłem, że nie będę robił tego poza filmem, tylko w trakcie będziemy to robić i na razie będziemy teoretycznie korzystać z tej, jakby to powiedzieć, automatycznej wymiany. Ona będzie się oczywiście odbywała nie tak od razu, nie tak szybko, tylko z czasem będą nam się zmieniały kolejne... O, możemy sobie obejrzeć nowy pociąg. Zobaczcie, jakie teraz już kurde eleganckie wagoniki są. Lokomotywka też jest niezła całkiem, zobaczycie za chwilę. Gdzie ty jesteś, lokomotywko? Pokaż się. O, zobaczcie, to już jest to. To już przypomina te lokomotywy, które ja pamiętam, bo ja jeszcze pamiętam lokomotywy, bo już pewnie nie, które jeździły normalnie, kursowały na PKP. Ach, to były czasy, na wakacje jeździłem właśnie pociągami ciągniętymi przez takie parowozy. Znaczy nie takie, ale przez parowozy. No dobra, ale wracając do tych wszystkich zmian, jakie można dokonywać na linii, to mówię, albo będziemy po prostu zapuszczać je w trakcie i będą tam się sukcesywnie przez ileś tam czasu wymieniały te autka. Ustawimy te 25% maksymalnego czasu tam zużycia i one się nam wymienią. Albo można w bardziej drastyczny sposób, jeśli będziemy mieli więcej kasy, a tak na razie się zanosi, że będziemy mieli więcej kasy, po prostu bezczelnie w depocie dokupić pełen zestaw nowych aut, a tamtą całą chyba tu można od razu, tak, całą można wysłać do depotu, albo od razu ją sprzedać, to jest wygodniejsze. A tam wtedy automatycznie wyślę nowe pojazdy. To co prawda spowoduje pewien zastój, no i to nam pewnie wpłynie na odbiór i transport wszystkich dóbr naszych tutaj drogich. Ale myślę, że z czasem taka właśnie wersja będzie najwygodniejsza i najszybsza, czyli po prostu w depocie kupujemy od razu pełen zestaw nowych pojazdów, tamte automatycznie od razu wszystkie wycofujemy z użycia i mamy nowy skład od razu, od ręki. No ten jest fajny, jeździ, proszę bardzo, to się nazywa nonszalancja pełna, kurde, noga na nogę w samochodzie, zresztą z drugiej strony, no nie dziwię mu się, jak nie ma żadnych pedałów, więc te nogi mu tam nie, w sumie bardziej przeszkadzają niż pomagają, tak? To było dawniej tak chyba, że tak, dawniej wszystko się robiło, jakieś pokrętełka, tu mamy hamulce, proszę, wajcha z boku. Tam nogi średnio były potrzebne, a przynajmniej nie widać, żeby były potrzebne, no więc tam sobie taką, proszę. Noga na nogę, tutaj sobie rączkami tralalala, coś pokręcimy, nie? Wspomaganie to jeszcze mogli pomarzyć. Zobaczcie, jakie przeniesienie napędu tu jest na tylnią oś, aż po prostu nie wierzę. No dobra, jakiś pas klinowy? Co tam jest, kurde? Trudno podejrzeć, ale to mniej więcej tak to działało chyba. No dobrze, zostawmy tą grę. Niech ona sobie biegnie. Może na razie w normalnym tempie. Popatrzmy, co byśmy mogli zrobić. Co byśmy mogli zrobić, żeby polepszyć nam... Teraz zainteresowałem się transportem pasażerskim. No wiecie, tutaj ten biznes się kręci. A nie, przepraszam, zobaczcie. Wymieniłem sprzęt. Ojej. I co się okazało? No okazało się, że nagle produkcja zboża wzrosła tak kosmicznie, że te do tej pory wożące zboże się nie wyrabiają. No i mam pewien problem, bo tych zbożotaksówek, jak ja nazywam, jest całkiem sporo. Po 50 sekund się pojawia, nie wiem, dodać jeszcze? Myślę, że tak, do tej dodamy na pewno dwie i jeszcze dodamy cztery, bo to jest tyle tego, że tego nie obrobią. I tutaj też cztery, co? Zrobimy tak, nie? Fabryka New Market. My jesteśmy przy New Market, więc w depocie kupimy sobie... A jak? Raz, dwa, trzy, cztery. Czy pięć kupiłem? Cztery. Dobra, kupiliśmy cztery sobie.
Do New Market te 4 zwiększymy. Od razu ustawię im, że mają tylko zboże taszczyć, żeby mi tam niczego innego nie woziły. Przynajmniej jakiegoś paliwa, bo zaraz będą chciały paliwo tu przewozić, nie wiadomo skąd. Dobra, i co? Stworzyłem do linii zboże New Market. Voilà. Dobra. No i musimy znaleźć drugą linię, Newport. No Newport to będzie tam. O, tu. A najbliższy depot jest w Newport. To kawałek drogi jest. Myślę, że dużo fajniej opłaca się je wysłać. New Market Wschód, tak, z tego depotu będzie szybciej. Dojadą tu szybciej, załadują i od razu pojadą do siebie. Czyli tu muszę kupić aż 6. Dwie, żeby dorównać do istniejących tutaj wcześniej. I jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Jak jest kasa, to nie ma żadnego problemu. Wszystko się pięknie kręci. No i lecimy do zboże Newport. Fiu, lecą. Dobra, miejmy nadzieję, że to w miarę odrobinę rozładuje tutaj tę sytuację. Zobaczcie, na limit jest 400, także jest ostro. Kasa płynie ciągłym, równym strumieniem. Dobra, zajmijmy się teraz tymi pociągami. O to w sumie o tym myślałem. Zobaczcie, ten pociąg wciąga 98 osób, a jeszcze zostaje. Pomyślałem sobie, że fajnie by było podzielić je na dwa pociągi. Będą szybciej odbierani pasażerowie. Oczywiście on będzie mniej zarabiał trochę. Raz, dwa, trzy, siedem. No powiedzmy po cztery pociągi, żeby miały po cztery wagony, nie? Tutaj ilu mamy? 83. To może być niegłupi pomysł. Dobra. Robimy coś takiego. Pobawmy się. Z naszego depotu kupujemy pociąg. O, mamy już nowszy. Mamy już nowszy. Nie wiem, czy go nie wybiorę. 100 na godzinę? Oczywiście, że go wybiorę. Ale nie, zobaczcie, jakie koszty utrzymania. Ja pierniczę. No koszty utrzymania są po prostu maksymalne. 400 tysięcy na rok, a ta 180. Sorry. Na razie, żeby sprawdzić, jak to działa, na tej, no w sumie, no to jest dosyć długa linia, kurde. Moc pociągowa, ile to mamy? 120 kN. No. 35 lat to też. Była pierwsza naprawdę szybką lokomotywą. Jak myślicie, kupujemy? Kurna, co nie? Zaszalejemy, najwyżej wymienimy na starą. Dobra, kupiliśmy i cztery wagony trójosiowe. Raz, dwa, trzy, cztery. No i pociąg wchodzi na trasę Newport Mosley. No i teraz się okaże, czy żem postawił te wszystkie semafory i inne pierdoły dobrze. Tak jak ja sobie wymyśliłem. Pewnie nie. Jak znam życie, to pewnie nie. No, zobaczymy. Ten pojechał. A, tak sobie myślę. O, właśnie. Już wiem, czego brakuje. Na pewno będzie brakowało semaforów co jakiś czas. Tu i tu. Żeby te pociągi, jak jedzie ich Z2, żeby mogły jechać, a nie czekać, aż któryś gdzieś tam dojedzie. I tu przed przejazdem też walniemy. O. No i myślę, że tak, tu jest wjazdówka. No dobra, powinno być ok. Tak myślę, że będzie ok. No, popatrzmy, a ten już czeka, widzicie? No i właśnie, to jest ten problem. Bo ja mam ten wyjazd tutaj z depotu w takim miejscu, że on już jest za tym semaforem. No, trzeba to zrobić będzie w ten sposób, że podziękujemy tu. A postawimy go sobie tu. O, i od razu pchnął się do przodu, widzicie? Ale to nie o to chodziło, bo mi chodziło jeszcze o jedną rzecz. Tylko czy mnie się uda stąd konflikt. A, tu pójdzie. Okej. Dobra, i teraz mam problem, bo dopóki tam pociąg się nie wyp... Muszę go zrobić coś takiego, żeby on mi zjechał na ten tor. No właśnie, nie pomyślałem o tym. No i on teraz się zjedzie na ten tor i będzie mógł jechać dalej. Jest, okej, tak, potrąb sobie, super. No, my teraz to usuniemy połączenie, bo ono tu nie jest potrzebne już jak on przejedzie. Voilà.
Dobra, teraz powinno to chyba działać, nie? Tak, ten zjazd jest przed semaforem, dobra, powinno być ok. Ten już teraz też może jechać, tak? Bo on tu czekał sobie ładnie, grzecznie. No, zobaczymy, o, zobaczymy mijankę. Zobaczymy, jak się ładnie mijają. To będzie ładne ujęcie, może nawet zrobimy jakiś screenshot do czołówki filmu. Co wy na to? Ale było na mnie głupie, nie? Ale to nie. To nie tym razem. Za dużo dymu tu mnie wkurza ten dym. No dobra, ale na razie to chyba będzie działało. Zaraz zobaczymy, tylko jeszcze przyspieszę czas na maksa, żeby ocenić, czy one faktycznie mogą się spokojnie wymijać na tych trasach. Ła, śmignął. Dobra. No tu nie ma ludzi prawie, nie? 35? No dobra, zawsze coś tam zawiezie. A, bo zapomniałem tamtego skierować do depotu i zmniejszyć mu... Ten powinien wjechać na ten tor. Elegancko. No kurde, elegancko to idzie. Czyżby zadziałało to, co wymyśliłem? Może teraz zrobimy mijankę, co? Jakąś taką sensowną. Nie. Z tej strony też nie ładnie to wygląda, ale dobra, najważniejsze, że pociągi działają. Mogą spokojnie jeździć w tą i w tą stronę, czyli połączenie chyba dobrze teraz już stworzyłem. Nawet chyba na pewno. Jak to wygląda z zapełnieniem? No słabo, no bo to one tu będą teraz częściej jeździć. Muszę tamtego zdecydowanie ustawić na mniejszą ilość wagonów, żeby się sobie konkurenci nawzajem nie robiły. Czekaj się, bo tu jest ładne miejsce. A gdzie jest tamten cwaniaczek? Gdzie jest tamten cwaniaczek? Byśmy mogli teraz fajnie przyknąć. No. Jakby się udało. A jeszcze znówka lokomotywa się nie jest zużyta. Hej, pociągu, jedziesz tam? Jedzie, czekajcie. Dobra, coś tam zrobiłem. Nie wiem, jak to wygląda. Potem zobaczę na screenshocie, jak to wyjdzie. Dobra, super. Ile zarobi, czy w ogóle zarobi? Aha, teraz nie wiem, bo wziąłem sobie wyłączył. Dobra, pokażmy na nowo wszystkie rzeczy. Dobra, ten drugi pociąg, where are you? You pociąg musisz... Aha, ale tyle ludzi zapakował. No trudno, stracimy tych ludzi. Będą małe straty, ale muszę go wysłać do depotu. Wymienimy lokomotywę, zmniejszymy tu ilość. Coś on mi się podoba. Taka klasyczna ta lokomotywka, zobaczcie. Wypasiona, nie? Tutaj taki ostry kąt. Rozcina powietrze, komin też tak obudowany. Nie, naprawdę, taką kabina wypasiona. To jest mógł. Mocna. Mocna rzecz. Ale dobra, niech leci sobie do depotu. Niestety. Może go sobie gdzieś tam postawimy na jakiejś fajnej, takiej zabytkowej linii. Może zrobimy taką, żeby ładne pociągi gdzieś sobie zachować. Taka turystyczna bardziej, gdzie nie będzie miało znaczenia, jak szybko jadą. No, ustawimy mu co? 4 wagony. Niech leci, nie? No, ładna ta lokomotywka, ładna. Chyba ładniejsza od tamtej. Te wszystkie kurde mosiężne, błyszczące dodatki. Super. No, 60 na godzinę to jednak nie jest ta prędkość, która dzisiaj, znaczy na ten moment już nam wystarczy, nie? Chociaż z drugiej strony może 2,60 byłyby lepsze niż 1,60. No zobaczymy. O, ludzi się nazbierało. To dobrze. O, to nawet bardzo dobrze.
Ok, to teraz robimy tak. To idzie na handel. Tyk, tyk, cztery zostają i kupię do tego mu lokomotywkę. Mają. I to oczywiście Jupp Mozny już lecieć. Dobra, tu przyjechał, jedzie ten. No nie, no ten jest zdecydowanie nowocześniejszy. Może nie jest już taki ładniutki. Zobaczmy, ile tu ludzi jest. 77. Dobrze, dobrze, dobrze. To jeszcze trochę zostanie. Ten sobie poleci już do Mozli. Ten teraz będzie czekał na wyjazdówce, aż tamten przejedzie semafor. Tak myślę. Tak jest. No i dobrze. Ale to dymi, nic nie widać, ludzie. Kurde, gdzie jest ta dwójka? Tam. Semafor minie? Mija. I tamten zaraz ruszy, tak? Oczekiwanie na wolną trasę. Myk. Jedziemy. Zgadza się. Dobra. Ruszyła maszyna. No ten też nie jest brzydki, nie? Tylko ten jest taki już klasyczny. Tamten był taki, kurde, fantazyjny. Widać, że poniosło tam, kurde, projektantów. Dali szansę sobie. No, tu się przeniesiemy na drugi tor. Już teraz powinniśmy gładko lecieć. Tamten szybciej zasuwa, więc nie będzie na za późno. Chyba, że dodać trzeba będzie jeszcze po drodze kolejne semaforki, żeby spokojnie mogły płynąć nasze pociągi po torach. Dobra, ten leci 67. Tamten równą setką. To w górę wiadomo jest wolniej. Brakuje mi tu, kurde, trochę krzaczków na tym terenie. No to by było coś ślicznego, nie? Jakieś trawki takie, nawet tam detnej, ale żeby była. Jakieś zboże, żeby rosło, cokolwiek. Dobra, wszystko ładnie leci. Teraz zobaczymy, ile tutaj ludzi się zbierze. Też jest nieźle. O kurde, będzie działało chyba. Będzie to działało na dwie. Haha. Zdecydowanie powinno działać. Dobra. Oddalmy to. Jak to leci? Mamy nowy postbus. Proszę bardzo, będziemy zaraz wymieniać postbusa. Ten zostało 36 osób. I bardzo ładnie. Ten czeka na wolną trasę, czyli aż ten minie rozjazd. Minął, dobra. To już wpadamy. No i Kasiora, ile z tej kasy tu dostaniemy? Ile tej kasy tu dostaniemy? Ładnie, ładują się wszyscy? Wszyscy się załadują, super, dobra, o to chodziło. Czyli prawie dwa pełne pociągi są. Tak to może być. No, ale fakt faktem jest, że koszt utrzymania tego jest duży. Ciekawe, czy ta linia w ogóle zarabia. Poczekamy, aż chociaż obydwa dojadą. Dobra, puszczamy czas szybciej i czekamy, czy te dwa dojadą i kiedy dojadą. Bo ludzi tu jest full u nas. 70 osób. Ładnie, ten wciągnie teraz 50 coś. Tak jest, odjazd gotowy, ruszyła maszyna po szynach. Co prawda zostało tu 25 osób. Może ustawimy im, żeby do pełna się ładowały. To też by nie było takie głupie, nie? Będzie wtedy w miarę dobrze ustawione to. No spróbujmy. To jest taki ostatni, a nie, to nie tu, bo tu nie zobaczę, tutaj do tego go podłączam. Tutaj będę mógł to sprawdzić, o. Tak jest, wczytaj dostępne, nie, pełne wczytanie, o, zrobimy tak, pełne wczytanie, niech mają. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie.
gdzie jest nasze pociągo. To chyba tu będzie, nie? Gdzie są nasze pociągi? Gdzie ja to mogę sprawdzić? Tu nie. Tu? Gdzie mogę podejrzeć? O, tu chyba, nie? Chyba tak, pociąg 2, o. I ten teraz sobie czeka. I obydwa sobie teraz czekają. O, dobrze, dobrze. Zobaczymy. Mozli. Ten już się załadował do pełna. Nie zdążyłem kliknąć. Ale ten spoko. To jest całkiem nieźle, bo momentalnie będzie to zapełniony. O, i będziemy zawsze z pełną obsadą jeździć. To nie głupie. Okej, dobra, możemy zająć się rozbudową tej linii. Mamy dwa pociągi tutaj ładnie pracujące. Sprawdzę tylko jeszcze, czy w ogóle coś ono zarabia. Na razie zarabia. Po cztery wagony, dobra. Teraz tak, można wymienić, a to od razu zrobimy na żywca. Nie spieszy nam się aż tak bardzo, bo to dopiero była wymiana. Można wymienić na nowy pojazd. Ile on zabiera? 8 pasażerów, a to zabiera 6. Ale to może być po prostu 1:1 wymiana, bo pewnie ruch będzie większy. No. Niech nam wymieni przy 100%, nie wiem, przy 25%. Chcemy, żeby troszkę jednak szybciej było wymienione. Tak samo tu New Market, Newport. Tutaj to nawet bardzo szybko bym mógł nam wymienić. Nie wiem, czy nie zrobię tego tak drastycznie. Bo wydaje mi się, że tutaj warto. O nie, już same się ładnie wymieniają tam. Dobra. Wymienimy postbasy, proszę bardzo, nowa jakość w naszej firmie. Dobra. Gdzie my to mamy? Tu już są ustawione. To chyba wszystko, tak, więcej nie ma, dobra. Zobaczmy, jak wygląda to zboże. Czy się uspokoiło? No, żeśmy zdołali ogarnąć. Oczywiście żarcia jest tyle, że nie zdołamy go ogarniać, nie dajemy rady, ale to dodajmy tam może ze dwa pojazdy. Myślę, że to nie głupi pomysł do żarła. Raz, żeby chlebki nam woziły. Wybierzmy mu tylko, że to musi być żywność. Żywność, voilà. Żywność i to wrzucimy, Newport, żywność. Gdzieś to powinno być. Żywność, Newport, dobra, bo tego dużo tutaj jest, zostaje. I tak samo... No tu już chyba nie dam rady szybciej, kurde. Jak wygląda ta linia? Co ile minut to jest przystanek na żywność New Market? Co 50 sekund. To jeszcze jesteśmy w stanie upchnąć. Z2, więcej nie. Nie wiem, czy one zdążą wtedy parkować tam, gdzie trzeba. I tak samo, żywność. Żywność. I linia, żywność, New Market, voilà, niech lecą, dobra. To co, które miasto podłączamy? Prosiłoby aż się nie o tutaj, a może ten, o. Taką ładną linię kolejową. Do Stotfold, tak, tylko Stotfold. Czy ja, no będę musiał wyburzyć tu połowę, ale mamy tu możliwość... taką, że postawię tu tory. No to próbujemy, nie? No nie ma innego wyjścia, muszę to wychlastać. Aż mi żal, ale nie ma innej możliwości. 120. Patrzę, czy coś potanić mogę, no niestety niewiele. Dobra, ładujemy te budynki, bo no trudno. Tutaj nie, tak nie mogą być. A co jest? O, a cóż to za jakiś pomysł w ogóle? 40 na godzinę? Nie. Tak, żeby chociaż 60 było, nie? Dobra, myślę, że tak. 60 jest do przyjęcia. Tą wielkością na zakrętach. Mamy 120. Coś mogę taniej? Mogę. To robimy taniej. Dobra, spróbujemy tak. Tą drogę przeciągnąć tak, mniej więcej tu, łagodnie, dojść tutaj i tutaj przy samym brzegu przepchnąć się gdzieś tymi torami, dobra. Czyli potrzebujemy teraz tutaj, nawet ładnie to poszło, tu boję się, że będzie ostry zakręt, no właśnie.
da się radę go tak 106 do przyjęcia, bo to i tak jest pod górę, nie będą tutaj szaleć. 120 może być. 120 może być, dobra. Budujemy tu. I tutaj by trzeba było już tak z sensem to zrobić jednak. Tak nawet mocno z sensem. Bo ja bym chciał to potem zakręcić. Myślicie, że to jest dobry pomysł? No spróbujmy, nie? 90, 97? Spróbujemy to jeszcze rozciągnąć. Nie, daję radę. Daję radę. Powiem wam, chyba tak zostawimy ładnie. O! Ale tutaj, halo, a co tu się działo? A nie, no tak to... Wiecie co? Co w tym jakieś garba postawiliście? Gdzie to jest terraforming? Równanie terenu? O! Coś kosztuje? Na razie chyba za friko, nie? Równanie terenu jest za friko. O, to mi się podoba. A nie, teraz 20 tysięcy jest kasowali, czyli po skończonej robocie kasują. No, to też nie głupie. No i tu nic nie było. Halo? Halo? Tu nigdy nic nie było. Dobra, o, od razu lepiej, nie? A nie wiem, to jakiś tam górach, dołkach, nie wiadomo czym. Dobra, lecimy sensownie. Wo. 120, co tu znowu wymyśliliście, towarzysze? Takie mocne wcięcie przez ten pagórek? No dobra, niech stracę. A, bo to jest kolejna góra. Walimy przez... A może sobie tunel zrobimy, co? Zobaczmy, jakbyśmy chcieli ten tunel jeszcze dłuższy zrobić. Ile on kosztuje? 700 tysięcy? 800? Fajny! Zrobimy taki wielki za 800? A to nam trochę tu zmniejsza możliwość elastycznego podłączenia innej linii. Nie, to troszkę przesadziłem. Niestety będą musiały się pociągi trochę pod górę wbijać. Dobra, za 500 tysięcy, a 600 niech będzie. Niech będzie. W końcu musimy mieć jakieś też ciekawe rzeczy tutaj możliwe. Ale gdzie byśmy tutaj zrobili tą... Wiecie, o czym myślę, nie? Stąd, w razie czego będzie można polecieć tu. Da radę. Dobra. Stawiamy tutaj gdzieś dworzec jeszcze. Nie wiem, jak go zrobimy, ale gdzieś tu musi być. Trochę spauzujemy czas, żebyśmy nie szaleli tu za bardzo. I weźmiemy końcowy. Zrobimy ile? 3 perony powinny, dobra, 4. Niech będzie moja strata. Niech będzie moja strata. Tam konflikt, to ja wiem, że konflikty to wy lubicie. Dwa budynki. Daj radę, nie? Całe miasto mamy w prawie w tym. Voila. Ha! No i okej. Czyli tak, te dwie będą do tej linii, nie? A te dwie będą tutaj do tej linii, dobra. Gdzie my mamy tu końcówkę tego? Spróbujemy jakoś tak na bezczela to od razu połączyć. No ładnie to jest, tylko obawiam się, że ta kolejna liniaka tu by była. Ale ona może od razu skręcać w prawo tutaj i będzie na zakręcie na moście, więc i tak nie będzie zasuwać za szybko. No, może to być dobry pomysł. No to ładnie wygląda, nie? Ładnie, ładnie. Co, na razie damy jeden tor? Czy tory od razu... No może tory od razu pobudujemy, a po prostu pociągi najwyżej później dodamy? Kurde, coś tak... Chciałem, żeby się ładnie przytuliło. Obok siebie, żeby ładnie leciały. O, jest. Dane dopiero... Jak budowa niemożliwa? Halo, co to budowa niemożliwa? A jednak... A czemuż niemożliwa budowa? Co, droga przeszkadza? Droga przeszkadza, mówicie? Spoko. Zrobimy tak, żeby nie przeszkadzała. Voila. O, jeszcze lepiej. No to jeszcze ciekawszy numer. O co chodzi tym razem? Z tą drogą niemożliwą.
Konflikt. Proszę, to takie bajery. No dobra, mamy trochę kasy, to stracimy trochę kasy. Dobra. Może od tej strony, jak pobuduję, będzie lepiej. A czemu oni nie chcą pójść tędy? Ale numer... Czekajcie, bo tutaj jeszcze jest jakaś droga do wywalenia. Ale numer... Czary mary, nie? Dobra, jest. To teraz postawmy tu tą drogę normalną. Żeby mieli, okej. Okay. Nie to, że tam my tacy jesteśmy tutaj niemożliwi, nie? My tu grzecznie, proszę, macie torki, macie drogę, jeszcze nawet lepszą niż była. Żeby nie było, że o, no tak, tylko teraz zapomniałem. Aha, ale możemy... Możemy chyba to jakoś... w tym bykopie zasranym nie mogę. Puścić drugi... Nie, no to bez sensu było, nie? Puszczać drugi... Dobra. Okej. I tak samo stąd sobie rozdzielimy te tory. Okej. To mi się podoba. Jebidubi. Tak, to można budować tory. Wow. Trochę będzie drogo, ale jak to fajnie wygląda. Powiem wam, że ta opcja budowania tutaj, piękna sprawa. Zduplikowany? Wiem, bo przesunąłem. Tak, już poprawiam się. Powiem wam, że ta opcja budowania jest naprawdę względem Transfivera dużo lepiej zrobiona. Dużo fajniej się tu buduje wszystko. Prościej, wygodniej i łatwiej, tak mogę powiedzieć. Jubi, pięknie. I zostały nam ostatnie do podjazdy do... Do stacji. No i co, na stacji znowu wbijamy się na jeden peron, nie? Siup, działa. No i dobra. Nie wiem, czy nie przesadziłem. Chyba nie. To teraz tak, jakąś sygnalizację musimy postawić. Czyli tak, na wyjazd tutaj. A na wjazd tutaj, nie? Żeby tak po ludzku było. Dobra, postawmy. Co kilka kilometrów jakieś kolejne. Tylko nie wiem, czy w dobrym miejscu stawiam. Dobrym. Żeby tak się ładnie mogły po drodze w razie czego upakować, chociaż nie sądzę, żeby tu był jakiś tłok, aż tyle tych pociągów to nie będzie na razie jeździć. To damy tu, żeby nie blokowały drogi. Tutaj tak samo. Tego wrzucimy tu, tego wrzucimy tu. Aha, no i teraz zabawa, tak? Jak to robimy? Kto tu będzie uprzywilejowany? Uprzywilejowany będzie ten, który będzie na głównym torze, więc tak naprawdę wystarczy, że powinniśmy wrzucić tutaj, o, miśka i będzie tacy, tak? Dobra, tutaj oczywiście kolejny przed przejazdem. Tutaj tak samo, o. Dobra, no i wjazd na stację musimy połączyć, tak jak wtedy. Nie wiem, czy to przejdzie, bo tak dziwna krzywizna tu jest właśnie. Nawet bardzo dziwna. Może być problem z tym. Jak nie, to będziemy musieli aż stąd ciągnąć tu. Zobaczymy. Tak mi się wydaje, że to może być problem. Moment, na razie podziękujemy temu kawałkowi i spróbujemy strzelić się stąd. No właśnie, patrzcie, on nie chce puścić w ogóle. Halo, halo.
Zbyt duża krzywizna, no to tyle to ja wiem. Puścisz mnie w ogóle na ten? Nie. Nie chcę mnie puścić, dobra. O, czekajcie. 80, o, wystarczy, tak to będą dopiero startowały. Spróbuję. Jest coś, dało radę. Wow, super, dobra. A teraz tak, tu robimy standardowo. Wyjazd, a tu wjazd, nie? I będzie cacuchny, dobra. No, myślę, że to w miarę zadziała. Cyk, ten będzie jechał, cyk, dobra. Tu i tu, no zobaczymy. Zobaczymy, jak ta przewężka zadziała. Chcę zobaczyć w praktyce. Jednak nie jestem specem od budowania linii. Nie bardzo wiem, jak te pociągi śmigają tutaj. No dobra, przydałby się jakiś depot, nie? Ale tym razem... W którym miejscu go dorzucimy? Czy to uda mi się jeszcze przed tymi wszystkimi zjazdami? Pewnie nie, bo to mi uzna na pewno jak... No właśnie, poza tym z tej linii też by musiał mieć możliwość zjazdu, bo to by było najwygodniej. Gdyby ta linia, czyli co, by musiał być tu i przechodzić aż tutaj? Albo zrobimy dwa osobne dla osobnych linii. No mam, zobaczmy jak to w ogóle wyjdzie. To jest wielkie. To jest właśnie wielkie i to jest problem. Ale jakbyśmy tak... tej stacji, no może kiedyś będziemy powiększać, nie? Aha, no ale i tak nie wypuszczę, bo... A nie, to mi puści przez to, no dobra. To walniemy go gdzieś tutaj. Spróbujemy teraz tory podłączyć. Heh, budowa niemożliwa, jak ja to lubię. Ale tu jest możliwa. O, proszę. Myślę, że to powinno zadziałać. Dobra, i tylko jeszcze semafor, żeby się nie wpakował komuś w oko. No dobra, to trzeba zrobić nową linię. Robimy nową linię. Stąd dokąd? Do tego pięknego miejsca. Czyli Stratford Mosley. Dobra, nazywamy to. Nie linia 1. Tylko Scott Fold Mosley. A to przez 2S, przepraszam. To jest ok. I co? No i musimy tutaj kupić jakąś maszynę. No, na razie tutaj nie potrzeba, że tak powiem, wewnętrznych linii dojazdowych, bo stacja zgarnia prawie całe miasto, więc jest git. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, kupmy pociąg. Kupmy ten najszybsze bydle. Niech lata. I raz, dwa, trzy, cztery pasażerskie wagony. I ładu. Zobaczymy. Aha, no tylko, że on teraz poleci do mocy. A no dobra, oczekiwanie na wolną trasę. Już lecisz, chłopie. Pokaż się tutaj nam. No ma zielony semaforek, może śmigać. Ach, rozpędzę maszynę. Zmieni, tak jest, bardzo dobrze, czyli zadziałało tak powinno. No i interesuje mnie tylko, że ta wężka przy tunelu, jak to sobie z tym poradzą. Dobra, damy trochę szybciej. To ma zielone, jest ok. No nikt nie jedzie, to musi być zielone. Wpada w tunel. Prawie stówką za słowa. Okej, i wyjechał na swój ten. Teoretycznie powinno zadziałać. Teoretycznie wszystko ładnie powinno zadziałać.
O, pod górę nie daje rady. Uuu. Tam jakieś takie podbicie się strasznie zrobiło, ale już nie będę tego poprawiał. Bo to chyba przy drodze, tak. Jakiś taki garb dziwnie tam wyskoczył. No pod górę mu ciężko. 72 na godzinę tylko, no ale góra jest niezła. Sami przyznacie. Stromiutka. Dobra, niech sobie leci. To ciekawe, tam parowóz obsługuje tylko jeden maszynista, to też jest ciekawe, nie? To będzie zawsze ten, co prowadzi, drugi co będzie z tyłu, nie? No, widocznie tutaj tak nie jest. Leci! Trym. No i dobra, moi drodzy, jak to ładnie zagra, a myślę, że zagra. Jeszcze tylko tutaj przylot na stację. Na razie nie będzie miał zbyt dużo ludzi. A już jest jeden sztuk cały. Proszę bardzo. Stotfold Mosley. I leci. Leci z jednym pasażerem. No to gościu ma... Powiedziałbym... Jest VIP-em totalnym. Ma przelot normalnie 1:1. Cały pociąg dla siebie. No i co? Ładnie to wygląda, ładnie jest ten pociąg. Śmigają sobie. No dobra, niech to się rozpędzi. 80 na godzinę, no tutaj jest nieźle. Chcę jeszcze zobaczyć od tej strony, jak po prostu ten blok do tunelu wygląda. Jak wyglądają w ogóle nasze linie, coś zarabiają? Żywiec, żywiec się chyba kończy. Żywiec się nawet na pewno kończy. Pociąg swoje zarabia. Tu można już zrobić 100%, żeby nie przepłacać. No, zobaczymy, tutaj to była ta dziwna, no, co ja zrobiłem, wyłączyłem oczywiście. Dziwna właśnie górka, tutaj też taka jest górka dołek. No i dobra, aha, czyli ten by miał tu pierwszeństwo, który sobie pada. Spokojnie jedzie. Tak jest, a ten by tutaj czekał, gdyby trzeba było. No i dobrze, tak to może zostać, to mi się podoba. Mamy gdzieś, tutaj z drzewcem będę musiał odrobinę chyba zmniejszyć ilość. Ilu ludzi wsiądzie? Już mamy dyszkę. No, działa, powoli to się wszystko ładnie rozkręci. A tutaj w Mosley ile ludzi czeka? 7, 6. Może być. Może być. Dobra, to będzie kiedyś tam zarabiać. Na razie no troszkę musimy dołożyć do interesu. To troszkę nieźle. Całe szczęście jeszcze tylko sprawdzimy tu New Market. Tą linię. Tam sobie podziękujemy na razie. Ale nie. Podziękujemy. Miałem podziękować, a nie zobaczyć. Tam zobaczyć tak. Jak to wygląda z tym żywcem? No żywiec jest w małej ilości. Sprawdźmy. Ten wozi 0. Do... Ten też 0. Do depotu. Ty coś wieziesz? 0. Do depotu. Myślę, że 4 wystarczą. Jak to się stało, że zboże... Aha. Czyli mam jeszcze niewymienione? Czy ja dobrze widzę? Wygląda jakby były... niewymienione, nie? A wiecie co? Nie dałem im chyba. Dobra, wszystkich wrzucę do zajezdni i na nowo ich przydzielę z... odpowiednimi ustawieniami, bo nie chcę, żeby mi przypadkiem woziły tutaj czegoś innego. Sobie ten ma pełne zboże, to niech wiezie. Ten jest pusty. Kurde, no kto by to powiedział? New Market, tak? To było? Tak, nie, Newport. Nadjeżdżające do Newport. Dobra, to niech tam sobie nadjeżdżają.
A ty, chłopie, też jedziesz do magazynu. A skąd one się tam wzięły? To chyba musiałem kupić i nie zmienić tego, nie? Pewnie tak było. Myślę, że teraz trochę ten żywiec tutaj zadziała, jak zmniejszyliśmy ilość. Ktoś w ogóle wiezie coś? Jeden. Nic prawie nikt nie wozi. Ale to już, no właśnie, najgorsze jest to, że nie wiem, ile oni tego żywca tutaj robią. 2, 0, 0 i 0. No nie widzę tutaj za bardzo, żeby ten żywiec to był jakiś w ogromnych ilościach. Może na wszelki wypadek odeślijmy jeszcze po jednym do depotu. Zmniejszymy dzięki temu nasze straty. No, już mamy w New Market dwa nowe. Zboże, kurde, ciągle brakuje transportu do zboża. No, to widocznie tak musi być. A może zmienimy to? Tak, i przyporządkujmy to jako zboże. O, i taki numer. I wyślemy to do zboże fabryka New Market. Proszę bardzo. O, chyba źle zrobiłem, bo dałem chyba na żywiec, nie? Żywiec fabryka New Market, tak, ale to chyba też nie będzie problemu, bo one też będą wozić, tylko nie, to wracaj do zajezdni. Gdy też wracaj do zajezdni, chłopie, bo to mi się pomyliło. Co prawda one by woziły to zboże, bo tu jest. O, zobaczcie, żywiec się pojawił nawet. Ile tego żywca tu macie i dla kogo? Żywiec niezbyt dużo. 2,12, czyli coś tak. No te trzy powinny się ogarnąć. Dobra, te już przyjechały. Zrobimy tak. Ty pojeździe, mój drogi. Pójdziesz nie żywiec, tylko zboże. Fabryka New Market. Proszę bardzo. Ty też sobie pójdziesz. 32 na zboże fabryka New Market, dobra. Ten pusty też będzie zboże, ale jego damy do fabryka Newport. Voilà, niech sobie leci. Tego chyba trzeba z powrotem jednak tego żywca wpuścić, bo jednak widzicie, żywiec fabryka New Market, niech sobie będzie. Zawsze 4 to 4. Dobra, tam to już będą zarabiać. Newport. W Newport musimy zrobić porządek. Bo w Newport tak, tego wyślemy z powrotem na drogę do żywca Newport. Ok. A te wszystkie ładnie teraz na zboże. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I wszystkie wysyłamy do zboże fabryka Newport. A nie, wysłałem kurde jednego. Halo, bo tu był skrówką. Wracaj. Ty wracasz do zajezdni. No i tak to widzicie jest. Właśnie takie duperelki. Czasami człowiek się pomyli i już kupa roboty jest. Ale w miarę ogarnęliśmy sytuację. Ten musi iść do żywiec fabryka Newport, a nie zboże. Żywiec fabryka Newport, leć, chłopie, leć. No. New Market, żywność Newport. Tu brakuje nawet jeszcze, bym powiedział, dwóch, ale ci się chyba ogarną. Dobra, jak z tym pociągiem? Ten pociąg powoli zaczyna już nawet zarabiać, bo tylko minus 300 w plecy. Tutaj wszystko się ładnie zarabia. To się oczywiście nie chcą wymienić, tak by chciały. Tak powinny. A tutaj co? Dzieje się coś? Jeszcze za świeżo chłopaki są, nie? Newport pętla. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Newport pętla. Wiecie co? Szybko to zrobimy i na dzisiaj to koniec. Taką drastyczną wymianę właśnie jak zawsze chciałem robić, czyli kupujemy sześć pojazdów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Puszczamy je wszystkie na Newport pętla. Ok,
A teraz z Newport pętla, gdzie ona jest tu. Sobie tak, ten do domu, ten do domu, ten, dobra, niech ktoś tam wysiądzie może. Gdzieś tam jest przystanek niedaleko, czy tak będzie? No dobra, dobra, do widzenia. Zarobił, to już może dostać. Zarobił do domu. Nie chcę się czekać do domu. I ostatni. No. Damy mu szansę, czy go od razu klasniemy? No, no, chłopie, no nie mamy czasu. Dobra, nie chciałem się czekać, do widzenia. I oni sobie przyjadą do tego Newport, o właśnie tu, i wszystkie je ładnie sprzedamy. Powiem nawet, że tego też bym najchętniej wywalił z tej linii i tego też. To tylko przeszkadza. Tamte powinny się ogarnąć, w razie czego się dołoży. Dobra, zajezdnia drogowa. Wszystko handlujemy. Myk, myk, myk. Do widzenia. Odzyskaliśmy trochę kasy. I to by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Także powiększyliśmy sobie naszą sieć transportową o kolejną linię. Myślę, że to wpłynie dobrze na ludzi. Zresztą tu widać, ostro czeka ludków na ten. Trzeba będzie tutaj samochodów dołożyć. No, a tutaj jak ładnie. Proszę bardzo, 18 już czeka, wszystko się kręci. Leci pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. 35 osób już wiezie. Powoli to się elegancko, ładnie rozkręci. Tamtą teraz miejscowość, trzeba by dowieźć jakieś towary do nich. O, mamy nowe towarki, znaczy nowe wagony. Proszę bardzo, drugi przyjechał. Pociąg. I to będzie prawie pełny, 58, nawet chyba ktoś zostanie. Nawet ktoś zostanie, tak jest. No, czyli elegancko na drugi pociąg będzie w sam raz. Dobra, czyli wszystko działa, moi drodzy, wszystko działa. Kasowo, jak to wyglądamy kasowo? Góra zarabia, jak to mówią. Góra zarabia. Ten tutaj już, proszę, nawet ten zaczął pojedynczy mocno zarabiać. Ci zaraz zaczną zarabiać, bo im brakuje po prostu towaru. Ale to zaraz się pewnie okaże, że jest coś do transportu. No, czeka ładnie. Dorzucimy najwyżej jeszcze jedną ciężaróweczkę i będzie wszystko cacy. I to wszystko, moi drodzy, na dzisiaj. Ja dziękuję wam serdecznie. Popatrzmy jeszcze tylko, a może to już następnym razem popatrzmy. Ja sobie popatrzę, a pogadam następnym razem. Dobra, trzymajcie się. Dzięki za wspólne oglądanie. Hej, hej, do zobaczenia w następnym filmie.